Witam w audycji Gościa Radia 5, a w studio dziś pani Bożena Łapińska, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy rozmawiać o naszej kondycji psychicznej, społecznej kondycji psychicznej. Jak wygląda ona po pandemii, po tych emocjach wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę, po tym wszystkim, po zdalnym nauczaniu? Jak się miewamy? Rzeczywiście bardzo trafnie pan redaktor skonstruował te przyczyny, które wpływają bezpośrednio na zaburzenia psychiczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia adaptacyjne osób zgłaszających się do nas. W tej chwili rzeczywiście obserwujemy wzmożoną zgłaszalność z powodu głównie zaburzeń adaptacyjnych. Są to zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, czyli taki problem z radzeniem sobie z taką codziennością. Oczywiście to jest sytuacja, która musi trwać przez pewien czas. Zakłada się, że do 6 miesięcy możemy sobie pozwolić na to, że radzimy sobie z takimi problemami. Jeśli trwa to dłużej, to wymaga to już wsparcia i pomocy medycznej. Jakie są objawy? To są objawy, które z reguły pewnie każdy z nas kiedyś miał. To jest smutek, to jest obniżenie nastroju, takie bez przyczyny, to są zaburzenia snu, to jest taka niechęć wychodzenia z domu, to jest niechęć do kontaktów międzyludzkich, to jest taka izolacja, a w końcu też problemy w pracy, bo te problemy, które wynikają ze stanu zdrowia, one również przekładają się na to, w jaki sposób podchodzimy do pracy i angażujemy się w nią. Pani dyrektor, absolutnie nie deprecjonując, ale ktoś mógłby powiedzieć, że te objawy, które pani tu wymieniła, to ma zawsze w poniedziałek rano na początku tygodnia i ma je skąd skończył studia i nie wie, kiedy to minie. Tak, możliwe, że tak jest. Natomiast jeśli nie wpływa to bezpośrednio na jego życie codzienne, nie wpływa to bezpośrednio na jego życie rodzinne, nie wpływa na zaniedbanie, nie wpływa na zmianę zachowania, to oczywiście możemy sobie z tym radzić i żyć, ile nam tylko się podoba. Natomiast jeżeli to wpływa na nasze życie w taki sposób, że zaczynamy izolować się, unikamy pracy, unikamy spotkań, unikamy rodziny, zamykamy się w pokojach, jak to często młodzi ludzie nam zgłaszają, no to wtedy jest to powód, aby skorzystać z porady specjalisty. Albo zareagować, widząc takie objawy u kogoś i próbować nakłaniać, tak? Tak, można oczywiście w taki sposób też. Dużym problemem jest taki brak integracji społecznej. Ponieważ ci ludzie również właśnie przez to, że cierpią, unikają właśnie takich spotkań, unikają nawet rozmów z najbliższymi, bo jednak to zdominowanie tego nastroju przez te zaburzenia powoduje, że oni nie widzą większego sensu w tym. Pani wspomniała jeszcze przed wejściem do studia, że liczba wizyt zdecydowanie wzrosła. Tak, rzeczywiście obserwujemy to. Jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń od 2018 roku, ponieważ to jest rok, w którym te statystyki zaczęły mieć duże znaczenie z uwagi na to, że realizujemy taki program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia. Jest to program, który zakłada, że większą uwagę skupiamy na leczeniu, na terapii pacjentów w środowisku szeroko rozumianym, bo środowisko w tym programie jest również rozumiane jako opieka ambulatoryjna, czyli opieka okołoszpitalna, czy opieka skupiona w poradniach zdrowia psychicznego, czy w zespołach opieki środowiskowej, czy też w punktach zgłoszeniowo-koordynujących. To są takie komórki organizacyjne, które powstały właśnie w tym pilotażu. I tam może się zgłosić każdy, kto czuje, że ma problem ze zdrowiem psychicznym. Ktoś, kto chce też zasięgnąć informacji o tym, co może zrobić z tym, jak takie zaburzenia odczuwa. Czy też problem, który może zauważyć wśród swoich najbliższych. Jest to punkt, który jest otwarty od godziny 8 do 18, od poniedziałku do piątku. W tym czasie też funkcjonują poradnie na terenie szpitala. Jest w tej chwili 4 gabinety lekarskie, które pracują w tych godzinach. Dodatkowo jeszcze mamy 2 podwykonawców, to jest na Modrzewiowej znany zakład
niepubliczny i w Augustowie, i w Sejnach. To są nasi podwykonawcy, ponieważ program pilotażowy obejmuje 3 powiaty i z tych 3 powiatów obejmujemy opieką pacjentów właśnie w tym programie. Taką nowością w tym programie były dwa sposoby realizacji pomocy pacjentom. Mianowicie pierwszy to jest punkt zgłoszeniowo-koordynujący, o którym mówiłam. Tam pracuje grupa pielęgniarek, psychologów. Tam nie ma lekarza. Drugi punkt, który pracuje obok tego punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, to jest tak zwany gabinet konsultacji pielęgniarskich. Tam pielęgniarki specjalistki z pielęgniarstwa psychiatrycznego udzielają porad, przyjmują zgłoszenia, udzielają wsparcia, czyli robią taką wstępną konceptualizację problemów. I pacjent, który wymaga dalszej opieki czy dalszego procesu terapeutycznego, jest skierowany do opieki lekarskiej lub bezpośrednio do izby przyjęć. Jest to taki swoisty screening tych problemów i też takie zwiększenie dostępności pacjentów. Pacjent nie czeka, w każdej chwili jest przyjęty, zaopiekowany i może tam nawet tą chwilę rozmowy spędzić z pielęgniarką czy z psychologiem, mówiąc zupełnie o problemach takich codziennych. To sprawia, że ci pacjenci nie odczuwają takiego lęku w oczekiwaniu na wizytę lekarską czy w oczekiwaniu na diagnozę. Pani wspomniała, że takich wizyt udzielonych pomocy liczba wzrosła z 12 tysięcy do 20 kilku tysięcy. Tak, do 20 kilku tysięcy. Należy też podkreślić, informując o tych statystykach, że zwiększyła się dostępność też do lekarza psychiatry na terenie miasta i dodatkowo jeszcze te statystyki obejmują tych pacjentów z powiatu sejneńskiego i augustowskiego. W Smolnikach powstaje ośrodek leczenia osób z nerwicami lękowymi, depresjami, zaburzeniami osobowości, zespołem stresu pokowidowego. Z zapowiedzi wcześniejszych wynikałoby, że niebawem otwarcie. Tak, rzeczywiście jest to już końcowa faza realizacji inwestycji. Planujemy zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadaliśmy, planujemy w czerwcu otwarcie tego ośrodka. Przed otwarciem też chcemy taką organizować konferencję, która w szerszym zakresie poinformuje Państwa o tym, jaki zakres świadczeń będzie realizowany i jaki obszar. Wiem, że też tutaj zaangażował się Zarząd Województwa. Pan marszałek bardzo, bardzo chce rozpowszechnić tak jakby informacje o tym ośrodku. Naszym zdaniem bardzo słusznie, ponieważ potrzeby, które pojawiły się w społeczeństwie dotyczące właśnie zaburzeń adaptacyjnych, czyli właśnie te zaburzenia nerwicowe, lękowe, ten stres pourazowy, który bardzo szeroko rozumiany jest w tej chwili jako stres właśnie po tym okresie pandemii, sprawia, że chcemy taką szerszą ofertę przekazać do nie tylko do Podlasia, ale również do mieszkańców. Co to jest stres pokowidowy? Stres pokowidowy jest zdefiniowany jako stres po jakimś traumatycznym przeżyciu. Wpisują się również w zaburzenia adaptacyjne, dlatego że każdy z nas ma swoją strategię taką osobistą na radzenie sobie ze stresem, na radzenie sobie z problemami. I właśnie tutaj w procesie terapeutycznym terapeuci, lekarze, grupa psychologów zwracają szczególną uwagę na to, żeby zbudować właśnie taką odporność, żeby przeanalizować to, w jaki sposób my reagujemy na tą traumę, na stres. Warto przeanalizować to również na co dzień, w jaki sposób my sobie z tym radzimy, wrócić myślami do tego, co się wydarzyło, oswoić ten stres taka racjonalizacja tego, w jaki sposób my się zachowaliśmy, jak przeżywaliśmy taki stres, co nam najbardziej przeszkadzało, dlaczego my właśnie skupiliśmy się na tym objawie, a nie innym. Co sprawia, że my opowiadając o tym też niwelujemy to napięcie. Proces terapeutyczny właśnie, który jest prowadzony, prowadzi tą ścieżką, żeby uświadomić, w jaki sposób radzić sobie z tym,
co powoduje, że właśnie my cierpimy bardzo z tego powodu. Kończąc już jeszcze jeden temat, jak jest z kondycją psychiczną dzieci? Powstało w ostatnim czasie sporo takich punktów pomocy. W Suwałkach, w Sejnach chociażby byliśmy na otwarciu. Tak, rzeczywiście, panie redaktorze, bardzo słuszna uwaga, bo bardzo dużo mówi się ostatnio o tej słabej kondycji naszych dzieci. My, jako szpital psychiatryczny, mamy 6 ośrodków w województwie podlaskim. To jest Sokółka, Mońki, Augustów, Sejny, Becejły i Suwałki. I mamy tam od 2021 roku pod opieką 2050 dzieci. Więc jest to bardzo duża liczba. Około 15 tysięcy porad. Na szczęście są to miejsca, które są bardzo blisko zamieszkania dzieci i one pozwalają na udzielanie porad wszystkim, którzy się zgłoszą. Niepotrzebne są skierowania, więc wystarczy po prostu tam zajść, wystarczy porozmawiać z psychologiem i on podejmie decyzję, co dalej. Ta zgłaszalność dzieci z jednej strony jest niepokojąca, ale z drugiej też napawa optymizmem, dlatego że to świadczy o tym, że rodzice bardzo świadomie podchodzą do tego, żeby swoim dzieciom na tym wczesnym etapie pomagać. Kiedy odróżnić, że jak wykryć, stwierdzić różnicę, że to nie jest jakieś marudzenie, tylko problem, z którym należy udać się do państwa? Te problemy, z którymi zgłaszają się rodzice, są czasami bardzo poważne. W większości są to problemy wynikające w szkole. Mianowicie to są konflikty rówieśnicze, to są ucieczki ze szkoły, to jest agresja, to są zachowania antyspołeczne. To absolutnie jest wszystko przejawem zaburzeń adaptacyjnych, czyli tak jakby braku takiej odporności na to, co spotyka dzieci. W związku z tym jest to proces absolutnie odwracalny. Można się tym, zajęcie się tym na wczesnym etapie i właściwe poprowadzenie takiego procesu sprawia, że to dziecko wraca do grupy wzmocnione, nauczone jak sobie radzić z tymi zachowaniami, nauczone też jak reagować w sposób normatywny. I to sprawia, że ta kondycja tych dzieci po kilku tygodniach takiej terapii wraca na taki poziom normatywny, bo takiej nomenklatury używamy, normatywność, a nie norma, bo norma no to każdy ma z nas swoją. Natomiast wydaje mi się, że też współpraca ze szkołami, która w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo się rozwinęła, sprawia, że nauczyciele, wychowawcy też coraz chętniej współpracują z nami i uczestniczą w takich nawet procesach koordynacji procesu terapeutycznego nad tymi dziećmi. Szkoda, że musimy już skończyć, bo wiele ciekawych tematów. Pani Bożena Łapińska, dyrektor Suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego, a jeszcze dodam, że menadżer roku w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia, liderzy medycyny, o tym mówiliśmy niedawno. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, panie redaktorze, dziękuję. I gratuluję. Pani Bożena Łapińska, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach, była gościem Radia 5. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.